Cześć. Nazywam się Krzysztof Jaros i jestem jednym ze współtwórców projektu Caligaris. Projektu, którego celem było zbadanie, czy to, co pisze niejaki Giuseppe Caligaris, włoski neuropatolog z pierwszej połowy XX wieku, gość zajmujący się bardzo nietypowymi odruchami skórno-psychicznymi, czy to, co on pisze, jest tylko i wyłącznie fikcją literacką, czy też może jednak jest coś na rzeczy. Z racji mojego ponad 25-letniego doświadczenia w tematach dotyczących pracy z różnymi poziomami i różnymi aspektami ludzkiego instrumentu, moja rola polegała m.in. na stworzeniu oprawy badawczej, w ramach której moglibyśmy zadziałać, i na odtworzeniu metody do poziomu tak, jestem pewien, że to tak właśnie działa. Jestem też redaktorem merytorycznym, a w zasadzie współtłumaczem książki Caligarisa Nowe cuda ludzkiego ciała, książki, która została wydana w ramach projektu Caligaris. Przy okazji wyszło, że badania Caligarisa są mi po drodze, więc postanowiłem sprawie przyjrzeć się nieco bliżej i film ten jest jednym z serii przedstawiających wyniki badań, jakie przeprowadziłem w ramach pierwszej edycji programu. Zapraszam. Zanim pójdziemy dalej, słów kilka na temat eksperymentów, jakie zostały przeprowadzone w ramach pierwszej edycji programu badawczego. Eksperymentów tych było 16, ale w każdym eksperymencie było przeważnie kilka plaszetek do wyboru, co najmniej kilka stref projekcyjnych skóry do wyboru. No i teraz należało się zastanowić, co wybrać, w jaki sposób to poukładać, żeby można było to wykonać od zera do optimum, czyli do takiego punktu, w którym te doświadczenia przynoszą jakieś ciekawe rezultaty. Jeżeli chodzi o kryteria wyboru samych plaszetek i samych doświadczeń, to pomyślałem sobie, że najlepiej będzie, jeżeli będą to eksperymenty łatwe. To znaczy, w badaniach Caligarisa spotykamy się z eksperymentami, które wymagają trochę innowacyjności i samozaparcia, żeby uzyskać jakiś wynik, i wymagają też trochę pokombinowania, żeby odtworzyć efekt, czyli odtworzyć tak jakby procedurę wykonania. Więc przekopując się przez te 20 książek Caligarisa, starałem się wybrać rzeczy, które będą łatwe do samodzielnego wykonania. Najlepiej bez konieczności osób trzecich, aczkolwiek tutaj to jest trochę sprawa mieszana, to znaczy niektóre eksperymenty wymagały osób trzecich w roli operatora albo w roli kogoś, kto znajdował się naprzeciwko, kogoś, kto, że tak powiem, był jednym z tematów uczestniczących w treści doświadczenia. Druga sprawa, jeżeli chodzi o te doświadczenia, to też starałem się wybrać takie, które będą łagodne w swoim działaniu, to znaczy łagodne, jeżeli chodzi o oczekiwane reakcje charakterystyczne. W momencie, kiedy szykowaliśmy te eksperymenty, nie wiedzieliśmy jeszcze, nie mieliśmy za bardzo wiedzy i doświadczenia na ten temat, czy te reakcje charakterystyczne, które dzieją się, one są intensywne i mocno dokuczliwe, czy po prostu są to rzeczy takie przelotne, przejawowe, prawie wyczuwalne, ledwie wyczuwalne, jak gdyby. Więc tutaj, przyglądając się reakcjom charakterystycznym, starałem się właśnie wybrać takie rzeczy, które nie mają nic nazbyt dokuczliwego, bo po prostu nie wiedzieliśmy, co oczekiwać. Druga sprawa, która do tego jeszcze dołącza, to jest to, że z doświadczeń, z dotykiem terapeutycznym, to jest sprawa dosyć taka powszechnie znana, oczywista, nie tylko w mojej praktyce zresztą. Dotyk terapeutyczny, czyli utrzymywanie dotyku w różnych miejscach na ciele człowieka, potrafi wywoływać różne objawy, różne odzewy. To potrafią być doznania intensywne, więc nie chcieliśmy specjalnie wchodzić tutaj na to pole, bo to, że wiele z materiałów od Caligarisa nadaje się do stworzenia co najmniej jednej, jeżeli nie kilku metod terapeutycznych, to jest jedno. Natomiast
Przedmiotem naszego zainteresowania nie były sprawy związane z terapiami i z medycyną, ale weryfikacja, po pierwsze, czy to w ogóle działa, czy to ma jakiś sens, a po drugie, czy to wpływa, oddziałuje na fenomeny leżące w zakresie naszego zainteresowania, czyli sprawy związane z często z jasnowidzeniem albo widzeniem czegoś inaczej, czyli z wpływem na percepcję, albo z indukowaniem ciekawych zjawisk psychofizjologicznych bądź fizjologicznych, które nie są dokuczliwe, ale są spektakularne, jeżeli chodzi o taki pokaz. Starałem się wybrać też eksperymenty, które byłyby nieintruzywne. To znaczy, w dzisiejszych czasach jest taka trochę wolna amerykanka i uważam, że jest to problem. Kiedy spotykamy się fizycznie, to wszyscy jesteśmy grzeczni, poukładani, poprawni politycznie, ale w momencie, kiedy mówimy o telepatii, o śnieniu, o wspólnych snach, to dosyć powszechne jest takie słyszenie, że bo, przyjdę do ciebie w nocy, odwiedzę cię we śnie, albo odczytam twoje myśli, albo zobaczę, co tam tobie w głowie siedzi. No i tutaj na tych rozdrożach i meandrach paranormalności jest taka trochę wolna amerykanka, a ponieważ nie było wiadomo, czy metoda Caligarisa wywołuje mocny efekt, czy jest to efekt porównywalny z innymi metodami, to po prostu wolałem w to nie wchodzić, bo no, powiedzmy sobie, mogłoby to być trochę niesmaczne w komunikacji międzyludzkiej, jeżeli chodzi o osoby, które zaczynają praktykować czymś takim i dochodzą do wniosku, że mają oto wspaniałe narzędzie do odgrażania się innym. Nie, to nie o to chodzi. Natomiast praktyka, doświadczenie, obserwacje pokazują, że kiedy przebywamy z kimś w towarzystwie i zaczynamy podnosić takie tematy, że oho, ho, ho, ja mogę czytać w twoich myślach albo mogę przyjść do ciebie we śnie, a takie rzeczy czasami się zdarzają, to trochę jednak budzi raz, że niesmak, dwa, że niepokój, dlatego to jest jeden z głównych powodów, dla których odpuściliśmy eksperymenty z telepatią. Jeżeli chodzi w ogóle o eksperymenty z telepatią i wpływaniem na sprawy dotyczące drugiego człowieka, odpuściliśmy też większość rzeczy z tego powodu, że eksperymenty Caligarisa, one nie pokazują, że można oddziaływać intensywnie i przejmować nad kimś kontrolę albo robić nie wiadomo co. Natomiast one pokazują, że trzeba się bardzo postarać i wykonać szereg różnych czynności, szereg różnych przygotowań, żeby takie wspólne eksperymenty z wzajemnym przekazywaniem sobie myśli i obrazów albo z wzajemnym oddziaływaniem na siebie, żeby takie eksperymenty mogły zadziałać. Więc to nie jest taka sprawa łatwa i nie jest taka sprawa oczywista, natomiast faktem takim obiegowym jest, że nawet jeżeli byśmy nie sięgali po metody Caligarisa, to ludzie są i tak niezłe talenty, potrafią różne rzeczy robić wokół siebie, wywoływać różne ciekawe fenomeny, jeżeli można tak to nazwać. No i po prostu tutaj stwierdziłem, że tego nie ruszamy, żeby nie budzić kontrowersji, żeby po prostu nie budzić jakiegoś niepotrzebnego zamętu niepokoju. Oczywiście jednym z kryteriów było wybranie poziomu trudności. Są eksperymenty łatwe i są eksperymenty trudne, to jak w każdej dziedzinie. Jeżeli chodzi o te eksperymenty trudne u Caligarisa, to są to na pewno eksperymenty z niektórymi formami autoskopii albo eteroskopii, gdzie pojawiają się różnego rodzaju sekwencyjne wizje określonych wnętrzności ludzkiego ciała. No i to są eksperymenty trudne, można powiedzieć. Natomiast do eksperymentów łatwych będzie należało na przykład indukowanie widzenia aury albo indukowanie jakiejś formy jasnowidzenia albo jakiegoś prostego zjawiska fizjologicznego. Do doświadczeń trudnych będzie też na przykład należało wywoływanie projekcji skórnych, czyli rzeczy, które w momencie stymulowania jednego miejsca na innym miejscu na skórze pojawiają się obrazy przedmiotów i obiektów. Caligarisowi takie rzeczy wychodziły. Takie rzeczy udokumentował, więc to jest na zdjęciach. Ja podobne rzeczy widuję na zabiegach klawiterapii, gdzie w momencie, kiedy skóra jest dobrze dostymulowana, dobrze przekrwiona, to w momencie, kiedy to przekrwienie zaczyna schodzić, okazuje się, że pojawiają się różne wzory, schematy, obrazy, podobne chyba trochę jak u Caligarisa i podejrzewam, że to jest jedna z cech wspólnych różnych metod refleksoterapii dzisiaj, a tych metod stymulacyjnych,
które stosował Caligaris. Praktyczność i atrakcyjność. Te eksperymenty, z racji, że mieliśmy tylko 16 eksperymentów do wykonania, starałem się wybrać też rzeczy, które w jakiś sposób są atrakcyjne i w jakiś sposób są praktyczne. Dyskretna progresywność to było to ostatnie kryterium polegające na tym, żeby z eksperymentu na eksperyment, chociaż tematy będą różne, żeby te doświadczenia, one zmieniały swój stopień trudności, dodawały coś nowego, jakiś nowy element. Jest cały szereg materiału u Caligarisa. Caligaris opracował około 3-4 tysięcy stref projekcyjnych wywołujących różne rzeczy, ale wiele z tych stref projekcyjnych są to rzeczy powtarzające się, pokrewne, podobne do siebie. No i teraz wałkowanie w koło Macieju, na przykład jasnowidzenia przeszłości na wczoraj, przedwczoraj, do 30 dni wstecz, potem co miesiąc, trochę mijałoby się z celem, więc ta progresywność, chodziło o to, żeby jedne doświadczenia wprowadzały jeden element, drugie doświadczenia wprowadzały inny. Także jeżeli chodzi o wybór kryteriów do doboru eksperymentów, to było coś takiego. Natomiast jeżeli chodzi o tematy eksperymentów, eksperymentów było 16, był uruchamiany jeden eksperyment tygodniowo. Sama możliwość nadsyłania relacji do danego eksperymentu, ten okres wynosił 2 tygodnie, czyli był otwarty eksperyment. Za tydzień otwieraliśmy nowy eksperyment, ale jeszcze przez tydzień można było nadsyłać relacje do tego poprzedniego doświadczenia. I taką formułę przyjęliśmy z tego powodu, żeby trochę ten przebieg doświadczeń zdyscyplinować, to znaczy, żeby ludzie nie zostawali jednak przy tych rzeczach, które były wcześniej, tylko żebyśmy razem szli do przodu. No. Grupa była dosyć duża, z tych 1000 osób, prawie 1000 osób, nie do końca było wiadomo, ile osób zechce wziąć udział w tych doświadczeniach, więc trzeba było to jakoś uporządkować. 3 pierwsze doświadczenia to przygotował Emil Piasecki. To były takie doświadczenia przygotowujące, wprowadzające do pracy z metodą. Trochę naprowadziłem Emila, na czym polega metoda w zarysie, jakby to trzeba było zrobić, jeżeli chodzi o wywoływanie w ogóle czegokolwiek. I po prostu Emil w tym momencie posiedział nad materiałem, dając mi tym samym możliwość i czas na dotłumaczenie kolejnych eksperymentów, kolejnych plaszetek, żebyśmy mogli wykorzystać je w doświadczeniach. Pierwsze 3 eksperymenty, te podstawowe, proste, to były eksperymenty pomiarowe i polegały one na czym? Polegały na tym, że różne strefy projekcyjne skórne mogą służyć za narzędzie pomiarowe, to znaczy mogą coś wykrywać. Pierwsze doświadczenie polegało na wykrywaniu, czyli rozpoznawaniu własnego wieku. Jest na ciele i w wydaniu rozproszonym setka, albo być może i więcej, i w wydaniu uszeregowanym, szeregowym. Też kilka takich serii i są wydania koncentryczne. Są strefy skórne odpowiadające za to, znaczy odpowiadające, pozwalające wskazać, ile dana osoba ma lat. To znaczy, jeżeli ktoś ma 30 lat, widzimy młodego człowieka, który być może ma 30 lat i mamy strefy skórne, dajmy na to 28 do 32, przypuszczamy, że gdzieś w tym przedziale wieku na przykład ta osoba będzie się znajdować, to się okazuje, że sprawdzamy 28, 29, 30 stanie się nadwrażliwa, okaże się być nadwrażliwa, potem 31, 32 znowu będą niewrażliwe. W każdym razie te plaszetki pomiarowe pozwalały stwierdzić wiek. Zdarzało się, że rozpalały się też inne plaszetki wieku, ale to jest osobny temat. Opowiem o tym trochę przy omówieniu tego konkretnego eksperymentu. W każdym razie pierwszy eksperyment to były lata życia, czyli możliwość sprawdzenia, czy plaszetka mojego własnego wieku jest rozpalona. Drugi eksperyment był tak jakby kontynuacją. To było sprawdzanie wieku osoby znajdującej się naprzeciwko. Dla utrudnienia można było, żeby ta osoba nawet była za ścianą albo za drzwiami. I się okazuje, że są też strefy projekcyjne na skórze człowieka, które rozbłyskują, rozpalają się, wibrują, rozświetlają się, zapalają, jakiejkolwiek by tu terminologii nie użyć. W momencie, kiedy przed nami znajduje się jakaś osoba i na przykład
są właśnie plaszetki, które pokazują, w jakim wieku ta osoba jest. Czyli to jest taka zaawansowana, w pewnym sensie zaawansowana radiestezja, która nie wymaga wahadełek, ale dzieje się już na poziomie ludzkiego ciała i to ciało ludzkie pokazuje, co jest w stanie odczytać ze swojego otoczenia. To, że my naszymi własnymi zmysłami widzimy różne rzeczy, słyszymy różne rzeczy, rozumiemy różne rzeczy, to jest jedno. Ale jesteśmy otoczeni po pierwsze bodźcami podprogowymi, nierozróżnialnymi dla nas, ale odbieranymi przez nasze zmysły i przez nasze ciało, przez nasz organizm. Nasz organizm rozumie te rzeczy, interpretuje te rzeczy i wybiera, co do nas dociera. Druga kategoria bodźców podprogowych to są bodźce semantyczne, to znaczy my, świat otaczający nas, rozumiemy w jeden sposób, ale nasz organizm otaczający świat rozumie nieco inaczej. I po prostu z tego wyławia coś. Z jakiego powodu nasze ciało miałoby wyławiać informacje na temat wieku drugiej osoby albo własnego? Być może jednym z powodów jest to, że mając ileś lat, jesteśmy skupieni na sobie, więc tak jakby jesteśmy utkwieni w danym roku życia. I jeżeli jesteśmy utkwieni w danym roku życia, to ta część skórna świeci, ta część skórna jest rozpalona. Jeżeli wspomnieniami albo kontemplacją albo przemyśleniami wracamy do jakiegoś innego roku życia, to całkiem możliwe, że te inne strefy projekcyjne też się rozpalają, ale jak mówiłem o tym, opowiem przy okazji omówienia konkretnego doświadczenia, bo się okazuje, że po Kaligalisie są ludzie, którzy sprawdzali te sprawy i okazuje się, że jest coś więcej na rzeczy do wykorzystania w pracy terapeutycznej. Kolejne doświadczenie to była identyfikacja płci osoby znajdującej się naprzeciwko, czyli czy to jest mężczyzna, czy kobieta. Dla utrudnienia osoba mogła znajdować się na przykład za ścianą, albo za drzwiami, albo za jakąś kotarą. I to były trzy eksperymenty, tak zwane proste, pomiarowe. One w zasadzie były zaprojektowane po to, żebyśmy, my i inni uczestnicy, żebyśmy mogli się oswoić z tą metodą pracy, ze sposobem wykrywania nadwrażliwych stref skórnych, czyli ze sprawdzaniem, na czym ta wrażliwość polega, jak to się ma do tych dostarczonych map i jakie można z tego wyciągnąć wnioski. Plaszetki pracujące w trybie pomiarowym, tam się nie wykonuje żadnego ładowania, natomiast fakt faktem jest, że przy tych eksperymentach gro osób postanowiło pójść dalej i zobaczyć, co się stanie, jeżeli to ładowanie jednak wykonamy. Działy się różne ciekawe rzeczy, ale to będzie przy opisie doświadczeń. Od eksperymentu numer 4 doświadczenia były już nieco bardziej skomplikowane i zaawansowane. Już wymagały trochę więcej samozaparcia i zrozumienia. To znaczy, w tych doświadczeniach trzeba było znaleźć plaszetkę, ale też trzeba było wykonać ładowanie tej plaszetki, trzeba było odnotować oczekiwane reakcje charakterystyczne albo w ogóle objawy towarzyszące. Trzeba było wykonać eksperyment główny, który był tematem danego doświadczenia, no i trzeba było to po prostu wszystko zebrać do kupy, spisać i jakoś ogarnąć. Pierwszym z tych zaawansowanych doświadczeń były plaszetki wpływające na wysokość tonu głosu, czyli plaszetki powodujące albo podnoszenie się tonu głosu, albo obniżanie się tonu głosu. No i co ciekawe, okazuje się, że można wpływać na zmianę wysokości tonu głosu swojego, ale także osoby naprzeciwko. I z racji, że tutaj jest dosyć konkretne uzasadnienie, dlaczego tak się może dziać, a nie inaczej, to doświadczenie było chyba jedynym, które żeśmy właśnie wykorzystali z wpływaniem na drugą osobę, na jakieś rzeczy związane z drugą osobą. Żeby sprawdzić, czy to jest w ogóle możliwe, tak jak Kaligalis to opisuje, ale też żeby zobaczyć, jak wygląda mechanizm fizjologiczny zjawiska. I myślę, że od w ogóle opisania tego doświadczenia zacznę, z racji, że no, jestem dźwiękowcem i sprawy związane z głosem są mi trochę po drodze. Następne doświadczenie też przygotował Emil. To było doświadczenie związane z rozpoznawaniem osoby znajdującej się na zdjęciu, ale rozpoznawaniem nietypowym, bo bez udziału wzroku. To znaczy, w tym doświadczeniu była ładowana plaszetka, brało się zdjęcie, przykładało się zdjęcie do skóry, do pola skórnego na ręce i osoba będąca z zamkniętymi oczami miała po pierwsze za zadanie stwierdzić, czy coś się pojawia przed jej oczami, a po drugie miała opisać, co to jest. Okazuje się, że w tym doświadczeniu jest możliwość widzenia
w taki dosyć specyficzny, kaligarisowski sposób osób krewnych, osób znajomych albo znanych w tym sensie, że gdzieś je widzieliśmy, albo osób w ogóle nieznanych, nigdy nie widzianych, czyli albo ze zdjęcia, które nigdy nie mieliśmy styczności z tą osobą wizualnie, albo na przykład być może była to osoba wygenerowana przez komputer, bo w tej chwili już na to algorytmy pozwalają. Kolejne doświadczenie to była prognoza najbliższej, nieoczekiwanej przyszłości. Czyli stymulacja planszetki miała za zadanie wywołać element jasnowidzenia dotyczącego najbliższych 24 godzin, pod warunkiem, że wydarzy się coś nietypowego, czyli nie dotyczyło to takiej szarej, zwykłej, codziennej rzeczywistości. O ile tutaj przebłyski intuicji każdy miewa na co dzień, bardziej chodziło o to, żeby sprawdzić, czy tych przebłysków intuicji i wiedzy będzie więcej. To po pierwsze. Po drugie, czy będą one w jakiś sposób inne od tego, co ludzie już znają, jeżeli chodzi o taką intuicję i jasnowidzenie. Był to eksperyment taki trudny i nietrudny, to znaczy czasami trzeba było zaplanować sobie coś na jutro, żeby dzisiaj, mając tą wizję, żeby ona w ogóle coś mogła powiedzieć. To znaczy można było kogoś poprosić, że słuchaj, weź wymyśl jakieś fajne miejsce, gdzie jutro pojedziemy, a ja dzisiaj sobie robię sesję i być może w trakcie tej wizji pojawi się coś związanego z tym nowym, nietypowym, albo ciekawym miejscem. Kolejne doświadczenie, doświadczenie numer 7, było to oglądanie wnętrza budynków przez ścianę z odległości 5 metrów. Ja rozumiem, że może zaraz się podniosą głosy, że no jakże to przecież to obserwowanie kogoś przez ścianę i to nie działa tak, że zakładamy okulary i kamerę termowizyjną i nagle widzimy, co tam dziwnego, tajemniczego się dzieje za ścianą, ale to po prostu pojawiają się pewne przebłyski intuicyjne i w formie obrazów albo w formie symboli na temat tego, co się dzieje w budynku w danym miejscu. Nie powiedziałbym, że jest to widziane wprost, chociaż może tak być. Nie powiedziałbym, że jest to widziane dosłownie, chociaż może tak być. Ale też nie powiedziałbym, że jest to zjawisko niespotykane i nietypowe. Nawet bez Caligarisa każdy może przeprowadzić podobne doświadczenie po prostu gdzieś idąc, patrząc gdzieś na jakiś budynek i wyobrażając sobie, jakby to było być w tym mieszkaniu. No i okaże się, że pojawiają się w nas różne uczucia, wrażenia, odczucia, które mówią o tym, jak tam może być, co tam może być, kto tam może być. Różnica w technice Caligarisa polega głównie na tym, że taki rodzaj widzenia, on się pojawi sam z siebie spontanicznie. To znaczy nie będzie to w żaden sposób wymuszone albo wykonane jakąś techniką wolicjonalną. A dwa, i to teraz dopiero zaczyna się wyłaniać taki obraz rzeczy, ta wizja, która się pojawi przed oczami, ona będzie na swój sposób charakterystyczna, to znaczy wizje, które Caligaris wywoływał za pomocą stymulacji plaszetek, one trochę mogą się różnić od technicznie albo wizualnie, taką substancjonalną jakością od tego, co możemy uzyskiwać w pełnym, kolorowym trójwymiarze, kiedy na przykład działamy za pomocą eksploracji niefizycznych. Kolejne doświadczenie, bardzo ciekawe i bardzo proste do wykonania, dające moim zdaniem fenomenalne wyniki, to jest promieniowanie ludzi i rzeczy, spiralne aspekty aury, czyli plaszetki stymulujące widzenie aury. No i znowuż, dużo ludzi jest w stanie widzieć aurę bez żadnego kombinowania na skórze, więc tutaj byłoby ciekawe sprawdzenie, czy stymulowanie skóry spowoduje widzenie aury u osób, które nie widzą tego normalnie, albo czy to widzenie aury będzie w jakiś sposób wzbudzone inaczej, w jakiś sposób inne. No i okazuje się, że da się. Kolejny eksperyment, który zaproponowaliśmy, to była dusza rzeczy, czyli historia przedmiotów od chwili ich uformowania. To doświadczenie było trudne w tym sensie, że na pierwszą edycję eksperymentów nie wynalazłem, przyznaję się bez bicia, nie znalazłem prostszych doświadczeń, które by umożliwiały wykonanie tego samego. No nie oszukujmy się, książek Caligarisa jest 20, przez te 20 tomów, wszystko po włosku, bez jakiejś tam specjalnej
dużej znajomości języka trzeba było się przez to przekopać i w tych 3-4 tysiącach różnych plaszetek trzeba było coś znaleźć. Teraz sprawa wygląda zupełnie inaczej. No to już jesteśmy rok czasu po tych badaniach, a więc to wszystko jest ładnie usystematyzowane, uporządkowane, poukładane, więc wszystko wiadomo, gdzie co jest. Ale doświadczenie było ciekawe z tego względu, że jeżeli biorę jakiś przedmiot do ręki, albo jakiś przedmiot znajduje się w moim otoczeniu i jestem w stanie odczytać jego historię, jacy ludzie są z nim związani, jakie wydarzenia są z tym związane, myślę, że to jest takie ciekawe doświadczenie pozwalające zgłębiać różne fakty historyczne dotyczące znalezisk. Doświadczenie numer 10 to była taka jedna z dwóch prób w ciemno, jakie żeśmy wykonali w ramach eksperymentowania. To znaczy, ta próba w ciemno polegała na tym, że była podana lokalizacja plaszetek. Plaszetki w zasadzie jednej były podane oczekiwane reakcje charakterystyczne, czyli czego należy wypatrywać. I w momencie, kiedy się to pojawi, to można było oczekiwać, że eksperyment można pociągnąć dalej. Natomiast to, co nie było podane, to nie były podane oczekiwane skutki ładowania, czyli co jest tematem eksperymentu. No jeżeli prowadzimy badania, to bądźmy poważni i przynajmniej choć trochę poważni, a skoro choć trochę poważni, to dajmy ludziom coś, co spróbują zrobić w ciemno i zobaczymy, jakie wyjdą z tego wyniki. O tym, co było przedmiotem tego eksperymentu, w tej chwili już mogę swobodnie powiedzieć, bo te wszystkie relacje są zebrane, poukładane, zredagowane, więc to już nie jest sprawa. Trudno było wybrać coś takiego, co by było charakterystyczne, rzucające się w oczy. Więc z jednej z książek Caligarisa wybrałem taki temat pod tytułem Wizja Wszechświata, czyli takie doświadczenie mistyczne. Myśmy to doświadczenie zrobili w ciemno. Ono przyniosło nam jakieś rezultaty. One może nie były takie spektakularne, jakbyśmy oczekiwali, ale pokazały, że coś jest na rzeczy, bo pojawiły się reakcje charakterystyczne. Nam pojawiły one się w ciemno. Z tą wizją coś tam zaczęło się ciekawego dziać, ale o tym przy omówieniu tego eksperymentu. Kolejne doświadczenie jest doświadczeniem, które interesowało mnie osobiście. To znaczy, z postacią Caligarisa, z jego badaniami, z jego doświadczeniami zetknąłem się prawie 30 lat temu. To był bodajże 91-92 rok. Ostatni numer Sfinksa, to dosłownie taka gra słów. Było takie czasopismo, w którym ukazał się artykuł opisujący włoskiego neuropatologa, który zajmował się dziwnymi rzeczami właśnie. I w tym artykule była taka fiszka opisująca miejsce na skórze powodujące czynienie rzeczy niewidzialnymi w odległości do 10 metrów. Cokolwiek by to miało znaczyć. No i cokolwiek by to miało znaczyć, to mi nie dawało spokoju przez ostatnie 30 lat. Ale nie tak, że cały czas, tylko od czasu do czasu ten temat sobie wracał, skubał, szturchał. Nic z tego nie wynikało, bo opis w gazecie był z błędami. Książka, ta czarna książka po polsku Caligaris, uczeń czarownika, okazuje się, że tam był ten sam błąd, więc być może ta sama osoba tłumaczyła. Caligaris, uczeń czarownika na marginesie jest książką mającą w sobie bardzo dużo błędów. Nie jest to książka Caligarisa, tylko jest to książka osób, które o Caligarisie pisały. Całkiem możliwe, że pozycja ta została wydana w języku polskim z pominięciem praw autorskich, bo nie jest podany tekst źródłowy, nie są podani autorzy, a okazuje się, że książka jak najbardziej ma swoich autorów, jak najbardziej ma swój rok wydania. Prawdopodobnie w języku oryginalnym to też były jakieś skrypty warsztatowe, także myślę, że o tym przy okazji opowiem jakieś, także temat zostawmy sobie na kiedy indziej, bo z książkami Caligarisa w języku polskim to jest trochę więcej na rzeczy tego, co, że tak powiem, nie do końca jest ok. Z tym czynieniem rzeczy niewidzialnymi to jest taka sprawa, że temat wydawać mógłby się magiczny, nietypowy, niezwykły, niespotykany. Natomiast mając już styczność z książkami Caligarisa, okazało się, że to nie chodzi o to, że rzeczy stają się niewidzialne wokół nas czy naprzeciwko nas, ale w jakiś sposób zaburzeniu ulega percepcja wzrokowa, to znaczy staje się ona selektywna.
I no tutaj już jako w ramach ciekawostki polegałoby sprawdzenie na tym, po pierwsze, czy uda się takie doświadczenie odtworzyć, to znaczy, czy znajdą się ludzie, którzy nagle przestaną widzieć rzeczy, ale będą widzieli istoty żywe, czyli to jest widzenie takie selektywne. A po drugie, czy będzie można na tej podstawie przyjrzeć się mechanizmom działania. Na chwilę obecną znam co najmniej 2-3 wyjaśnienia, które są w stanie dosyć dobrze odpowiedzieć na pytanie, dlaczego osoba, patrząc na coś, co znajduje się przed nią, jest w stanie nie widzieć tego, albo nie widzieć tego w całości, albo widzieć to w sposób bardzo selektywny, materia ożywiona, materia nieożywiona. Oczywiście były też plaszetki, które pozwalały nie widzieć ludzi, którzy znajdują się przed nami, i podejrzewam, że niektórym by się ta umiejętność przydała, bo są ludzie, których nie chcemy widzieć, nawet jeżeli są przed nami. Ale to jest na osobny materiał. Widzenie w całkowitej ciemności. Mało znany fakt, Caligaris z dosyć dobrymi efektami podobno pracował z ludźmi niewidomymi. Dzisiaj jest to też znane. W Polsce bodajże Lech Stefański, Lech Emfazy Stefański, polski pionier psychotroniki, pracował z czymś takim. Natomiast w tamtych czasach Caligaris, okazuje się, że Caligaris znalazł wiele różnych miejsc na skórze, które pozwalają z zamkniętymi, zawiązanymi oczami rozeznać się w otoczeniu. I całkiem możliwe, że chodzi o to, że wyczulają się w inny sposób inne zmysły, które tworzą tą przestrzeń, mapę przestrzenną. No, okazuje się na przykład, że osoby niewidome za pomocą kliknięć i wydawania dźwięków są w stanie nauczyć się echolokacji, czyli rozpoznawania swojego otoczenia do poziomu zbliżonego do nietoperzy. Także całkiem możliwe, że Caligarisowi udawało się uzyskać jakiś efekt właśnie takiego ustawienia innych zmysłów, że człowiek był w stanie rozpoznawać swoje otoczenie w formie takiej przestrzennej, przekładającej się na możliwość widzenia pozasiatkówkowego, jak on to nazywał, oczy duszy. Po widzeniu w ciemności następny eksperyment, który żeśmy zaproponowali, to była symboliczna wizja tego, co zostanie zapisane na kartce papieru w ciągu 2 kolejnych godzin, czyli znowu jasnowidzenie przyszłości. I cała rzecz, no tak jak z tytułu wynika, jest dosyć prosta. Mamy kartkę papieru, wykonujemy sesję, patrzymy, czy coś nam się pojawi w formie symbolicznej, a za 2 godziny ktoś ma za zadanie na tej kartce coś zapisać, albo losujemy z jakiegoś generatora losowego jakiś symboliczny obraz, który zostanie narysowany. Eksperyment 14. Był to eksperyment placebo, czyli została wymyślona lokalizacja plaszetki, oczekiwane reakcje charakterystyczne i skutki ładowania, czyli to, co ma się zadziać. A nie powiem teraz, jak będę omawiał ten eksperyment, to wtedy opiszę, o co w tym eksperymencie chodziło i jakie wyszły z tego skutki, ale też dlaczego te skutki, one pokazują, że metoda Caligarisa efektem placebo jednak nie jest. Eksperyment 15, było to jasnowidzenie, próba z oknem i placem. Polegało to na tym, że osoba w trakcie ładowania plaszetki mogła mieć różne wizje na temat tego, co będzie się przed nią na jakimś placu działo za 20 minut, czyli takie krótkozasięgowe jasnowidzenie. Podobno Caligaris z tym doświadczeniem uzyskiwał bardzo dobre wyniki, dlatego zdecydowałem, że to doświadczenie można byłoby wypróbować. Tym bardziej, że obserwowanie czegoś, co będzie się działo za 20 minut, jest to taką atrakcyjną z jednej strony, ale przydatną z drugiej strony umiejętnością, bo nieraz jest tak, że gdzieś jedziemy albo gdzieś się wybieramy i chcielibyśmy mieć jakąś intuicję albo świadomość, czy po prostu dzisiaj warto tam się wybrać, czy nie, albo czy coś ciekawego tam się może wydarzyć. Eksperyment 16 to była taka wisienka na torcie, związana trochę z medycyną zintegrowaną bądź alternatywną, jakkolwiek by jej nie nazwał. Łagodzenie fizycznego bólu w odległości do 300 km u drugiej osoby, czyli miejsce na skórze, którego stymulacja w momencie, kiedy myślimy o kimś, powoduje, że u drugiej osoby, która gdzieś tam znajduje się w pewnej odległości od nas, możemy zlikwidować ból.
I o ile mi akurat jak najbardziej są znane doświadczenia, w których można oddziaływać na odległość na innych ludzi, właśnie jeżeli chodzi o wspieranie zdrowienia, czy powrotu do zdrowia, czy o usuwanie bólu. W tym przypadku ciekawe w tym doświadczeniu było to, czy ten efekt takiego uzdrawiania na odległość, czy usuwania bólu na odległość, na ile on jest intensywny, na ile on jest trwały, na ile to jest lepsze bądź inne od tych metod, które są znane na co dzień. Muszę powiedzieć, że w tym doświadczeniu pojawiły się bardzo ciekawe, bardzo treściwe relacje, jeżeli chodzi o uczestników eksperymentu, którzy dotrwali do końca i którzy chcieli wziąć udział w tym doświadczeniu. Może nie było to dużo osób, bo kilkanaście osób zdecydowało się na poeksperymentowanie z tym, ale to, co te osoby nam napisały i podesłały, to jest wiedza bezcenna i z tego warto korzystać. Także to doświadczenie zapraszam, zachęcam do obejrzenia, zapoznania się z nim w momencie, gdy będę je omawiał. I to by było tak, to by było na tyle. To było te 16 eksperymentów. Pierwsze eksperymenty, jeżeli chodzi o plaszetki wieku, to tych plaszetek było dużo, bo 100 plaszetek na wiek własny, 100 plaszetek na wiek czyjś. Były eksperymenty, w których były 3-4 plaszetki do wyboru, które można było spróbować albo wszystkie, albo jedną z nich. Były eksperymenty, w których była tylko jedna plaszetka, bo nie było zbyt wielkiego wyboru, jeżeli chodzi o dany eksperyment. No i to w zasadzie tak by wyglądało, jeżeli chodzi o nasze eksperymenty z pierwszego programu badawczego. Podsumowując. To, co żeśmy badali w trakcie pierwszej edycji naszego programu badawczego w tych 16 eksperymentach. 3 eksperymenty to był tylko i wyłącznie pomiar czegoś za pomocą nadwrażliwości skóry. 4 eksperymenty były to eksperymenty związane z indukowaniem jakiegoś zjawiska, z czego 2 eksperymenty to było tylko i wyłącznie indukowanie jakiegoś zjawiska fizjologicznego. A 2 z tych eksperymentów to były takie mieszane, bo można to było zrobić z otwartymi oczami, można to było zrobić z zamkniętymi. Pozostałe eksperymenty dotyczyły wywoływania widzenia czegoś, wywoływania wizji. I te eksperymenty z widzeniem to było widzenie czegoś, co dzieje się w przyszłości, czegoś, co dzieje się w teraźniejszości, czegoś, co dotyczy czasu przeszłego. No i taka to była mieszanka. Tak jeszcze pokrótce może dodając, w pierwszym eksperymencie wzięło udział 176 osób, w drugim i trzecim 41, w czwartym 37, w piątym 25, w szóstym 23, w siódmym 14, w ósmym 19, w dziewiątym 10, w dziesiątym 8, w jedenastym 5. To był trudny eksperyment. I też był taki chyba okres okołoświąteczny, teraz nie jestem pewien. W eksperymencie 12 6, w eksperymencie 13 7, w eksperymencie 14 11 osób, w eksperymencie 15 7 osób i w eksperymencie 16 10 osób. Tak jeszcze patrząc na ocenę miarodajności tych eksperymentów i w ogóle na ile te eksperymenty, że tak powiem, mówią, na ile w ogóle te rzeczy pisane przez Caligarisa są wartościowe, a na ile nie, to tak kierując się innymi doświadczeniami z innych branż, jeżeli można tak powiedzieć, branż związanych z pracą ze świadomością, to w zasadzie 5 eksperymentów miało taką moc, miarodajność umiarkowaną, ale jeden eksperyment miał moc dosyć dużą, natomiast pozostałe miały taką miarodajność średnią, czyli z tych eksperymentów ja osobiście i z tych treści i z tych wyników ja osobiście bym wywnioskował, że faktycznie jest coś na rzeczy w tym, co pisze Caligaris, że faktycznie nie jest to fikcja literacka i że faktycznie jest to coś więcej niż tylko i wyłącznie oddziaływanie na skórę w formie dotyku terapeutycznego, to co znamy dzisiaj. Tutaj na ekranie pokazuję taką tabelkę, która dotyczy zestawienia tych wszystkich eksperymentów, różne dziwne liczby.
To są takie moje przeliczenia, w jaki sposób ja bym rozumiał, że tak powiem, wyznaczenie kryteriów jakości porównania względem siebie tych doświadczeń, jaką one mają wartość. W każdym razie tak jakby punktem odniesienia, jeżeli chodzi o ilość osób uczestniczących w eksperymentowaniu, czyli taki poziom 1 do 1, to jest w okolicach 40 osób tutaj. No i tak sobie myślę, że przy drugiej edycji, jeżeli będziemy ją robić, to fajnie byłoby, gdyby tak ze 40 osób faktycznie z tymi doświadczeniami pracowało tak na bieżąco z eksperymentu na eksperyment. Myślę, że w tej drugiej edycji będziemy mieli trochę wygodniejsze warunki, bo po pierwsze ten materiał włoski już jest dobrze opracowany, już go dosyć mam dobrze rozplanowanego w języku polskim. Poza tym te doświadczenia, one byłyby rozłożone w cyklach dwutygodniowych z możliwością jeszcze tydzień później dopisywania się z notatkami, z relacjami, także tak to wygląda. I co? I to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o tematy eksperymentów. Zapraszam do zapoznania się z następnymi filmami, w których już tak mniej gadania, mniej teoretyzowania, natomiast więcej przedstawiania tego, co faktycznie działo się w programie badawczym, co doświadczali ludzie, jak te doświadczenia wyglądały, jak wyglądały efekty docelowe i jak one się pokrywają z opisem danych plaszetek. Cześć.